Dzień dobry. Mój lot do Tallina jest opóźniony o godzinkę, więc mam w tej chwili wolny czas na to, żeby spokojnie z Wami porozmawiać. Więc ostatnio rozmawialiśmy, kiedy byłem na lotnisku, o tym, że jak się wynajmuje mieszkanie, to mieszkanie jest totalnie nieumeblowane, prawda? Więc teraz jakby kolejna rzecz. Zanim się to mieszkanie totalnie nieumeblowane wynajmie, to trzeba mieć na uwadze jeszcze jedną rzecz. W Niemczech jest taki typowy catch-22, czyli jest wysoki próg bólu związany z wejściem na rynek nieruchomości, ponieważ w Polsce mamy coś na kształt, czy mamy BIK, czyli sprawdzenie w biurze informacji kredytowej. Yeah, here we go. Więc w Niemczech, żeby wynająć mieszkanie, to trzeba spełnić pewien kluczowy warunek. Tym kluczowym warunkiem jest posiadanie takiego dokumentu, który nazywa się SZUFA. SZUFA to jest coś na kształt naszego BIK-u, czyli sprawdzenie w biurze informacji kredytowej, czy nie mamy żadnych zaległości właśnie płatniczych. Tylko że SZUFA nie działa na przestrzeni właśnie tych kredytowych spraw, tylko w ogóle wszystkich możliwych płatności, jakie funkcjonują i istnieją. Czyli na przykład, czy opłacamy prąd, czy opłacamy gaz, czy opłacamy wywóz śmieci, czy wszystko się dzieje w terminie. Czyli taka nasze sprawdzenie bardziej płynności finansowej. I teraz problem jest taki, że żeby ta SZUFA mogła być uzyskana przez nas, to musimy być gdzieś zameldowani i musimy te rachunki faktycznie opłacać. Czyli musimy mieć co? Musimy mieć wynajęte mieszkanie. I oczywiście musimy mieć wcześniej konto bankowe, które możemy mieć tylko i wyłącznie, jeśli posiadamy mieszkanie. A nie możemy posiadać mieszkania, jeżeli nie mamy tych dokumentów. Więc to jest taka kwadratura koło, wpadamy w ten kołowrotek i ciężko jest się tam wbić. Jak już w nim będziemy, no to spokojnie ona sobie cały czas rośnie. Teraz jak sobie z tym poradzić? Sposobów jest kilka. Po pierwsze, możemy sobie zrobić taki patent, żeby wynająć mieszkanie krótkoterminowo, czyli są takie mieszkanie, coś na kształt Airbnb, tylko nieco dłuższe, że mogę wynająć mieszkanie na miesiąc, na dwa miesiące, coś takiego. I teraz w momencie, kiedy jesteśmy już w tym mieszkaniu, to możemy jeżeli jesteśmy tam zameldowani, możemy sobie założyć konto bankowe. Jak sobie założymy konto bankowe, to możemy zacząć opłacać sobie te wszystkie rachunki i ma to wszystko jakiś sens. Można też zrobić inaczej, tak jak ja to zrobiłem, czyli miałem ten ogromny luksus i to szczęście, że jedna z moich przyjaciółek mieszka w Wiesbaden i ja wynająłem od niej pokój. A w związku z tym, że wynająłem od niej pokój, no to musiałem w jakiś sposób opłacać to, że ja u niej ten pokój wynajmuję. I opłacałem to nie dając jej gotówkę, tylko opłacając któryś z jej rachunków. Nie pamiętam w tej chwili, czy to była woda, czy gaz, czy prąd. W każdym razie jeden rachunek był opłacany przeze mnie. A to spowodowało, że zameldowawszy się tam, mogłem sobie założyć konto bankowe. Jak sobie założyłem konto bankowe, to mogłem zacząć opłacać ten rachunek, a to spowodowało, że cała moja szufa świeciła się na zielono, że super, wszystko jest ładnie, płynnie. No i oczywiście wszystkie moje przychody od tamtego czasu przychodzą na konto niemieckie. Ja sobie z tego konta niemieckiego z jednej strony opłacam te rachunki, a drugą część jakąś tam sobie przelewam na konto polskie, żeby móc wraz z Anią w polskiej przestrzeni do tej pory funkcjonować. Więc szufa. Pierwsza rzecz, która jest totalnymi malinami, że nie można wynająć mieszkania, nawet jeżeli się chce i ma się wszystkie fundusze na to, tylko musi być potwierdzenie i generalnie wszyscy właściciele mieszkań, wszyscy landlordzi wymagają tego, żeby... żeby sobie można było poopłacać te rachunki i żeby można było funkcjonować tutaj w przestrzeni polskiej, bo na tym skończyłem, zanim pojawiło się ogłoszenie, więc tyle na dzisiaj. Ja sobie poczekam na spokojnie na samolot i usłyszymy się z Tallina. Dzięki, do usłyszenia, cześć!